Wow, jakie super urządzenie nam się trafiło. Rzeczywiście, jakbyśmy miały jakieś święto. Ja będę pierwsza, bo bardzo chcę spróbować lodów o smaku Oreo. Mam tu nawet odpowiedni rożek. Nie mam nawet wątpliwości, że to będzie niesamowicie pyszne. Rewelka. Wiecie co? Przecież lodów nigdy dosyć, więc skuszę się jeszcze na dokładkę. Och, wręcz nie mogę się oderwać. Dziewczyny, czy tylko mnie się wydaje, czy zrobiło się tu naprawdę zimno? Ojej, pora ratować Tinę, bo za chwilę może całkowicie zamarznąć. Aj! Uff, dzięki dziewczyny. Dobrze, teraz moja kolej spróbować lodów o smaku Fanty. Też mam rożek. I nie mam żadnych wątpliwości, że lody będą mi bardzo smakować. Są takie pyszne. Ale wiecie co? Bardziej niż zwykłe lody lubię lody z dodatkami. Zrobię ze swoich lodów w rożku perfekcyjny deser. Użyję do tego pączków, pianek marshmallow, makaroników i innych przysmaków. Im będzie ich więcej, tym lepiej. To będzie nie tylko najpyszniejszy, ale i największy deser lodowy na świecie. Wydaje mi się, że troszkę przesadziłaś. Rzeczywiście! Aj! I co? Pyszne lody ci wyszły? No, bardzo. Aż mnie głowa rozbolała. A na czole wyrosł mi róg. Ale nie szkodzi, nic nie powstrzyma mnie przed delektowaniem się wszystkimi moimi smakołykami. No dobrze, to teraz ja spróbuję lodów. Moje są o smaku gumy Hubba Bubba. Najfajniej, że z tych lodów będę mogła nadmuchiwać balony. Zobaczymy, jak duże będą mi wychodzić. O rany, zaraz jej balon zajmie cały pokój. Trzeba to zatrzymać. Pomoże mi w tym mój róg. Ej, przecież chciałam pobić rekord. Po prostu mi zazdrościcie. Ale super, dostałam tort, który wygląda jak basen. A mój jest mroczny i cały czarny. A ja mam tort z Nutellą i już sobie wyobrażam, jak podniosę to coś i Nutella rozleje się po całym torcie. Dziewczyny, już nie mogę dłużej czekać. O rany, ale pięknie! Nie mogę się doczekać, żeby tego spróbować. Wow! Niesamowite! Bardzo, bardzo pyszne! Mogę teraz ja? Hura, hura! Tej lalki na bank nie da się zjeść. Więc niech zajmie się nią rekin. Tak, tak, rozumiem, że to okrutne, ale czemu wepchała się do mojego basenu? Ten tort jest fantastyczny w smaku. Niam, niam, niam. Ja i rekin jesteśmy zadowoleni. Jesteście takie zabawne. Oj, dziewczyny, teraz moja kolej. Biorę łyżkę. I zaczynam degustację. Bombowy tort. Mogłabym go jeść codziennie. Ten krem z biszkoptem jest przepyszny. O jacia, co tam jest w środku? Aj! Nie spodziewałam się tego. O rany, w środku mojego tortu była ukryta jakaś zabawka. Słuchajcie, to jest super niespodzianka. Wow, tym razem dostałyśmy różne przysmaki. Ja mam całą tubkę czegoś truskawkowego. A ja gigantyczną butelkę Coca-Coli. Ekstra! A ja mam jakiegoś dziwnego robota.
W rękach miał chyba lizaki. Wow, ale pyszny! Już rozumiem, to nie są zwykłe lizaki. W środku robota jest kwaśna posypka i właśnie w niej można zanurzać lizaki. Patrzcie! O tak, co za pyszności! A teraz chcę spróbować samej posypki. Ojej! Moi drodzy, nie powtarzajcie tego w domu! W zadaniu biorą udział sami profesjonaliści. To było ohydnie kwaśne. No to co, dziewczyny? Teraz moja kolej. Tu jest jakaś kuleczka i chyba trzeba ją polizać. Smakuje całkiem nieźle. Tylko po co mi taka duża miska z posypką? Już wiem! Najpierw posmaruję usta cukierkiem w płynie, a następnie zanurzę je w miseczce. Według mnie wyszedł mi bombowy makijaż i bardzo smaczny. Dziewczyny, teraz moja kolej. O rany, jaka gęsta Coca-Cola. Ale nie szkodzi. Znam jeden sposób, jak ją wycisnąć. Do środka trzeba włożyć cukierka Mentos i wszystko samo się zadzieje. O rany, ekstra. Okazuje się, że ta sztuczka działa nawet w przypadku słodkiego żelu. Miam, 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 rewelacja. Wow, fajnie to wymyśliłaś. Dziewczyny, spójrzcie, dostałam chipsy truskawkowe. Na pewno są bardzo pyszne. A co wy macie? Całe opakowanie ostrych chipsów. Już się boję to zjeść. A ja mam coś dziwnego. Nigdy wcześniej nie widziałam czegoś takiego. Okej, skoro tylko mnie się tu poszczęściło, to ja zacznę. Bardzo chcę spróbować tych truskawkowych chipsów. Nigdy wcześniej takich nie jadłam. I wielka szkoda, bo są bardzo pyszne. Mogłabym je jeść bez przerwy. Och! Czuję, że będzie mi bardzo smutno, kiedy te chipsy się skończą. Co? Czy to już się stało? Został mi tylko jeden chips. I już wiem, jak wydostać go z opakowania. Złowię go! Tak, za pomocą zwykłej wędki. Fajnie to wymyśliłam. O, coś bierze! Co? Skąd się tam wzięła ryba? To bardzo dziwne. To przecież tylko opakowanie chipsów. No okej, dalej na pewno złapię mojego chipeska. Po co tak komplikujesz? Można przecież zrobić właśnie tak. A, no jasne, nie pomyślałam o tym. Dzięki, Tina. Ciekawe, co mnie czeka. O rany, jakie interesujące chipsy. Nigdy takich nie widziałam. Nieźle. Ojej, ale czemu zrobiło się nagle tak gorąco? Aj! Co to takiego? Kto to zrobił? Ale masz minę! Dobra, dobra. Na czym to ja skończyłam? O rany, mnie też czekają bardzo ostre chipsy. Mam nadzieję, że nie spłonę po tym, jak ich spróbuję. Słuchajcie, wiecie co? Niepotrzebnie się bałam. Są całkiem smaczne. Na spokojnie można je zjeść. Ojej! Chyba się zaczęło! Dziewczyny! Dziewczyny, pomóżcie mi! Dajcie mi się czegoś napić, proszę! No pewnie! Trzymaj! Specjalnie dla ciebie zrobiłam koktajl. Bardzo dziękuję! Aaa! Czemu zrobiło mi się jeszcze gorzej? To był żart z sosem Tabasco i według mnie bardzo się udał. Subskrybuj nasz kanał, żeby nie przegapić równie niesamowitych i zwariowanych challenge'y. Będzie jeszcze ciekawiej.